Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Tym razem będzie coś dla przyszłych studentów Politechniki, którzy mają również zainteresowania medyczne. Jeżeli tak faktycznie jest i cały czas szukacie swojej drogi, to być może będzie właśnie ta rozmowa, która was na tę drogę naprowadzi. Inżynieria biomedyczna tym razem nas interesuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki. Moim i waszym gościem jest doktor inżynier Jakub Grabski, którego witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rozmawiamy przed piątkami z Politechniką, te co tydzień od 5 marca na YouTube'owym kanale Poznańskiej Uczelni Technicznej. Będzie można dowiedzieć się wiele, wiele więcej niż nawet dzisiaj na temat tych wszystkich kierunków. Zacznijmy może od wyjaśnienia, czym inżynieria biomedyczna jest. Tak, no myślę, że to jest dobre pytanie na początek i myślę, że zacznę tak nietypowo, bo zacznę od tego, czym ta inżynieria biomedyczna na pewno nie jest. Mianowicie ten kierunek studiów często przez kandydatów utożsamiany jest z takimi dziedzinami jak biotechnologia, inżynieria tkankowa czy genetyczna. Natomiast są to dziedziny stricte związane z uczelniami medycznymi czy przyrodniczymi, na których główny nacisk od kandydatów jest położony na znajomość takich przedmiotów jak biologia czy chemia. Mm-hmm. Czyli musimy podejść trochę bardziej interdyscyplinarnie, jak to się mówi, niż tylko matematyka, fizyka i idziemy do przodu, prawda? Tak, tak. Tutaj zdecydowanie na Politechnice inżynieria biomedyczna jest związana, jest kierunkiem technicznym przede wszystkim. No i tutaj ta znajomość biologii czy chemii jest raczej drugorzędna. Tutaj stawiamy zdecydowanie na fizykę i matematykę. No i ta inżynieria biomedyczna jest w związku z tym takim zastosowaniem różnych inżynierii w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Porozmawiajmy o tym, co być może młodych ludzi w roku 2021 interesuje najbardziej, czyli o pracy, a w efekcie również o pieniądzach. Gdzie pracować można po kierunku inżynieria biomedyczna? No tak, to trzeba powiedzieć, że polski rynek produktów medycznych jest rynkiem wciąż dynamicznie rozwijającym się. Firmy związane z produkcją takich wyrobów znajdują się również w naszym regionie, w naszym mieście i są to firmy głównie związane z produkcją sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek szpitalnych, produkcją ortez i protez, czy zastosowania nowych technologii, w tym technologii informatycznych, jak na przykład metody sztucznej inteligencji w rehabilitacji, sporcie i diagnostyce. To mnie bardzo mocno zafrapowało. Sztuczna inteligencja w rehabilitacji. Możemy poprosić o jakieś przykłady? Co to może być? No, generalnie tutaj są to technologie, które wspomagają pracę fizjoterapeutów. Czyli różne aplikacje, czy to na telefon, czy jakieś specjalne dodatkowe urządzenia właśnie oparte na technologii, nowej technologii, jaką jest technologia sztucznej inteligencji. Przed godziną rozmawialiśmy o kierunku inżynieria materiałowa i ja posłużę się tym przykładem tylko po to, żeby coś unaocznić. To nie będzie jakiś bardzo reprezentatywny przykład. Rzecz jest w tym, że mniej więcej wszyscy wiemy, jak powinien się zachowywać na przykład plastik albo różnego rodzaju rodzaju metale, więc możemy podejść jakoś intuicyjnie do tych produktów, które będziemy wytwarzać. Ale o tym, jakie są potrzeby osób, które muszą korzystać z rehabilitacji, to pewnie często trudno nam jest to sobie wyobrazić. Jakoś tak bardzo łatwo wytłumaczyć w głowie, że potrzeba tego, tego i tego, a tego i tego jednak nie potrzeba. Skąd zatem brać to doświadczenie i również przeświadczenie, że to, co później wykonamy, jest i będzie dobre? No tutaj generalnie bazujemy również na współpracy z medykami.
Czyli jest to współpraca z lekarzami i fizjoterapeutami, którzy również mają zajęcia ze studentami na naszym kierunku. No i to jest właśnie taka podstawa do tego, że studenci w trakcie realizacji programu studiów uczą się takiego kontaktu inżynier-medyk. To też jest bardzo istotne. Natomiast to, o czym chciałbym jeszcze wspomnieć w kontekście rynku produktów medycznych, to jest takie wydarzenie, które jest cyklicznie organizowane przez w zasadzie studentów Politechniki Poznańskiej pod tutaj czujnym okiem i dużym zaangażowaniem pani Beaty Czerka. To jest konferencja inżynierii biomedycznej. Ono już jest z nami tutaj na Politechnice od kilku lat i studenci mają okazję w tym czasie do kontaktu ze specjalistami z całego kraju z zakresu inżynierii biomedycznej, zarówno naukowcami, jak i ludźmi z przemysłu i też przy okazji kontakt z firmami, które również mają w tym czasie wystawione swoje stoiska w trakcie tej konferencji, co umożliwia bezpośredni kontakt studentów z tymi firmami. I tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że no, są to studenci, uczestnikami tej konferencji są studenci nie tylko naszej uczelni, ale studenci z całej Polski. No, ostatnia edycja przed pandemią oczywiście jeszcze liczyła gdzieś około 600 uczestników. Panie doktorze, to może teraz opowiedzmy o tym, jak długą i krętą drogę trzeba przejść, żeby uzyskać tytuł inżyniera. Wiem, że łatwo nie jest, ale myślę, że powolutku wytłumaczymy maturzystom, że nie jest to również coś, czego nie da się zrobić absolutnie. Czego spodziewać się? Jakich przedmiotów między innymi po takim kierunku jak inżynieria biomedyczna? Ustaliliśmy już to, że nie zawsze nacisk będą państwo kładli tylko na matematykę i fizykę na przykład. Oczywiście. Tak, no inżynieria biomedyczna, tak jak inne kierunki techniczne, składa się z dwóch stopniów. To znaczy pierwszy stopień to jest stopień inżynierski, trwa 3,5 roku. Drugi stopień to jest stopień magisterski. No i teraz ta inżynieria biomedyczna w Polsce, w zależności od tego, przy jakim wydziale jest prowadzona, no to ma różny nacisk na różne te zastosowania inżynierii w tej medycynie. W związku z tym, że na Politechnice Poznańskiej jest to Wydział Inżynierii Mechanicznej, więc tutaj nacisk położony jest w głównej mierze w pierwszej kolejności na materiały, które stosowane są w urządzeniach medycznych. W dalszej kolejności na współczesnych technikach ich wytwarzania. No skoro mówimy o Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Inżynierii Biomedycznej, no to też będziemy tutaj mówić o biomechanice, a także projektowaniu i sterowaniu ortez, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, a także innych urządzeń medycznych. Mówimy tutaj w trakcie programu studiów, poznajemy również zupełnie takie nowe techniki wytwarzania, jak na przykład technika druku 3D, czy inne techniki, czy technologie, jak rzeczywistość wirtualna, techniki sztucznej inteligencji, o której już wspominałem, czy inżynieria odwrotna. To już poniekąd padło w naszej rozmowie, ale dobrze by było, żeby wyraźnie to zaznaczyć. Jakie predyspozycje i również zainteresowania powinien mieć kandydat, który wybiera się na kierunek inżynieria biomedyczna? Pytam o takie pasje, również takie przeczucie co do siebie i pewne cechy charakteru, które sprawią, że będziemy się czuć na kierunku naturalnie, tak po prostu dobrze. To jest na pewno zamiłowanie do
do matematyki, fizyki oczywiście, ale również do techniki. Czyli tutaj nie możemy się bać, że tak powiem, kontaktu z urządzeniem, eksperymentowania z tym urządzeniem, a także taka, bym powiedział, duża samodyscyplina w nauce i umiejętność samodzielnej nauki ze względu na to, że no, jest to dziedzina bardzo szeroka. W związku z tym no, wiele rzeczy tutaj w trakcie programu studiów jest zasygnalizowane, a w momencie, kiedy jesteśmy czymś bardziej zainteresowani, no to oczywiście możemy tutaj dopytać odpowiednią osobę i na pewno wskaże nam odpowiedni kierunek już indywidualnego rozwoju w ramach tej inżynierii biomedycznej. Ale jak rozumiem, da się być w tym całkiem niezłym. Oczywiście. Mówi pan doktor inżynier Jakub Grabski, który opowiadał nam o kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Inżynierii Mechanicznej. Przypominam, piątki z Politechniką od 5 marca. Co tydzień będzie okazja do tego, żeby zapoznać się z ofertą różnych, naprawdę różnych kierunków na wielu wydziałach. 5 marca, YouTube Politechniki Poznańskiej i potem co tydzień aż do końca miesiąca. Dziękuję panu doktorowi bardzo uprzejmie. Dziękuję bardzo. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.